Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejnym gościem w naszym studiu Fundacji Chorób Mózgu jest pani dr Urszula Wyrwińska, która przyjechała do nas z Gdańska. Pani doktor, dwa lata temu, 8 sierpnia było dwa lata temu i w parku były piękne obchody w Gdańsku, jest prezeską stowarzyszenia Park On, który jakby zrzesza chorych na chorobę Parkinsona i ich bliskich i ich opiekunów. Tak, to są głównie osoby chore na chorobę Parkinsona, ale też choroby pokrewne, choroby neurodegeneracyjne. Jest kilka osób też po udarze, które sobie radzą i którym te zajęcia są potrzebne. A jakie to są zajęcia, pani doktor? No, prowadzimy szeroką gamę zajęć, to znaczy generalnie po to powstało stowarzyszenie, aby jakby zaznaczyć to, że osoby z chorobą Parkinsona nie są tylko ciałem, tak bym powiedziała. I chcielibyśmy usprawniać te osoby i sami się usprawniać, bo każdy z nas jest, większość z nas jest chora. Chcielibyśmy się usprawniać w sposób taki jakby bardzo, bardzo holistyczny. Tak? Kompleksowy, koordynowany. Dokładnie tak. Takie modne słowa teraz. Tak, no, na ten program bardzo czekamy. Wykorzystujemy arteterapię w postaci choreoterapii, czyli tańca tanga, tańca relaksacyjnego, body percussion, takiego stukania się. Wykorzystujemy zajęcia z plastyki, gdzie trzeba się pobawić, gdzie ta motoryka mała działa, poprawia nam się kondycja palców i jakby takie delikatniejsze ruchy. Też mieliśmy zajęcia z aktorką i teraz znowu wrócimy do nich, która uczy nas dykcji dobrej, która poprawia nam jakby oddech podczas tych zajęć. Oprócz tego jest normalna gimnastyka prowadzona przez panią Monikę Kurs, która bardzo długo już prowadzi, chociaż wiek no to o tym nie świadczy, ale ma bardzo długie doświadczenie z osobami chorymi. Fantastycznie przygotowane są zajęcia i od niedawna współpracujemy z panem Michałem Strzelczykiem, który z kolei wykorzystuje, z kolei przedstawiciel młodego pokolenia fizjoterapeutów, ale który też podchodzi tak bardzo profesjonalnie do rehabilitacji. Bardziej wykorzystuje metody Feldenkraisa, taki jakby połączenia medytacji trochę, czy uzmysłowienia sobie mechanizmów ruchu, wczucia się, poczucia każdego położenia, gdzie jakby to usprawnia nasze działania tych receptorów czucia głębokiego, co z kolei dla nas jest bardzo ważne, tak, żeby powtórzyć, nauczyć się nowego schematu ruchu. No, poza tym jeszcze prowadzimy zajęcia z dietetyki, mamy sporo chętnych na te zajęcia i muszę powiedzieć, że bardzo dużo osób z tego świetnie korzysta. Bardzo dużo u nas osób przestrzega zasad takiej realimentacji białka albo jakby nie przekraczania tej dobowej ilości, zachowania takiego, no, nie diety, tylko postu przed wzięciem tabletek. Tak? Czyli tak naprawdę, kiedy przychodzi godzina brania tabletek, czyli godzinę przed i godzinę po nie tak, jemy. Tak, dokładnie tak. No. A rano najlepiej jak najczęściej. Tak, no, no najwcześniej. Może natrzo, tak. Ale to przede wszystkim jak wstajemy od razu. Tak, na śniadanie tak, tak. Mniej białka. Tak, natomiast, chociaż... Natomiast później można troszeczkę więcej w postaci nabiału czy ryby. Tak, i o tym żeśmy rozmawiali. Tak. Wczoraj pani Małgorzata Pielichowska, psychodietetyk, też o tym mówił. Natomiast chwilę wcześniej rozmawiałem z panią profesor Iwoną Sarzyńską Długosz, która jest w IPIN-ie w Warszawie kierownikiem oddziału neurorehabilitacji. I mówiliśmy o potrzebie rehabilitacji w chorobach przewlekłych, chorobach neurologicznych. I no, sytuacja jest taka, a w chorobie Parkinsona szczególnie, że w momencie, kiedy mamy diagnozę i wystawiona jest pierwsza recepta na leki, to należy poszukać miejsca, gdzie regularnie chory będzie ćwiczył. Tak. I to pod okiem wytrawnego fizjoterapeuty, tak, który zna się na specyfice choroby Parkinsona. Zdecydowanie tak. Mało tego, myślę, że taka osoba oprócz tego, że skierowanie na rehabilitację, powinna mieć też skierowanie do psychologa. My mamy też takie zajęcia, bo taką, może to nie jest terapia grupowa, ale taka grupa wsparcia, świetnie moderowana przez psychologa, bo to jest też ważne, bo taka osoba idzie jakby zdrowa do gabinetu, a wychodzi z
pewnym jakby już naznaczeniem, tak? Tak dla niej to wygląda i podobnie dla społeczeństwa, bo jak ktoś trochę słyszy stygmatyzacja, tak. Dokładnie tak. I to jest duża trauma, mimo że często objawy na początku nie są duże, ale człowiek wstaje rano, patrzy i mówi, zaraz od dzisiaj mam się czuć jako co, ktoś inny, tak? Co się zmieniło? Od dzisiaj ktoś się do mnie przyczepił i jest to James Parkinson. Tak, ja James Bond. Tak, i to nie jest James Bond i tak sobie ja nieraz myślę, że gdyby może doktor James Parkinson ponad 200 lat temu nie opisał tej choroby, to może by jej nie było. Ale opisał, niestety ona jest i musimy z nią porać i nie tylko chorzy, ale i opiekunowie. I to jest po prostu w tej chorobie trudne. Natomiast jeżeli ona jest, no to trzeba sobie tak ułożyć dzień, tak ułożyć życie, żeby jak najmniej dokuczała i dlatego takie organizacje jak twoja, nie będę ukrywał, jesteśmy po imieniu. Dobrze. Takie organizacje jak twoja po prostu chorym pomaga w tej sytuacji. Mam taką nadzieję, ja też bardzo dużo czerpię. To nie jest tak, że ja pomagam, to ja sama otrzymuję tą pomoc, ale no, to są wzruszające momenty, kiedy rozmawiamy ze sobą i kiedy każdy się czuje, kiedy rozmawiamy i wiemy, o czym mówimy. Kiedy nagle ktoś tam się mówi, o, czuję się jak po dwóch ma do parach i my wiemy, o co chodzi, tak? Albo czuję, jakby mi zabrakło i wtedy nie trzeba tłumaczyć. To nie wydaje się dziwne nikomu, że osoba, która przyszła sprawnym, prężnym krokiem za 2 godziny po prostu nie może wyjść z gabinetu, bo wiadomo, że jest inna faza i nikt nas nie traktuje jako osoby, które coś udają czy coś chcą ugrać swoim stanem zdrowia. Także to jest niesamowite ważne i no, dużo takich jest pięknych świadectw, odpowiedzi, opowieści naszych koleżanek i kolegów, którzy czują się w tym miejscu rzeczywiście zrozumiane, tak? I myślę, że mogę coś takiego zaryzykować, ale jak obserwujemy siebie w stosunku do osób, które mniej uczęszczają na zajęcia, to wydajemy się sobie dużo sprawniejsi mimo wszystko. Też ćwiczymy umysł, też mamy Akademię Pamięci, tak? Też to są takie naprawdę ważne rzeczy, bo tak nie ukrywając, jesteśmy na konferencji Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i wiemy, że wszyscy naukowcy starają się jak najszybciej znaleźć jakby wyjaśnienie tej choroby, co spowoduje wynalezienie lekarstwa, ale tak naprawdę przeciętny człowiek czuje się w gabinecie troszeczkę traktowany, tak nie wiem, ta jego osoba jest zredukowana do objawów albo zredukowana do ciała, tylko do objawów motorycznych, a no, to jest choroba duszy i ciała, bym powiedziała. Tak, to jest choroba duszy i ciała, zgadzam się z tym, towarzyszy jej często depresja, tak. Dlatego często trzeba skonsultować z psychiatrą, z psychologiem. Tak, tak. Trzeba brać leki antydepresyjne i tu się nie ma co wstydzić. Wizyta u psychiatry to nie znaczy, że ktoś jest, powinien być gorzej traktowany z tego powodu, prawda? Jest umysłowo chory. Tak. Co też jakby nikogo nie stygmatyzuje, tak? Ale rzeczywiście może trochę już lepiej w młodszych pokoleniach, też już jakby ten lęk przed psychiatrią jest mniejszy. Natomiast też ważna jest wiedza, jeśli chodzi o włączenie leków, że tylko część leków nadaje się, prawda, albo część trzeba zrezygnować z przeciwparkinsonowskich. Nie wszystkie leki u nas można zastosować i to też jest ważna informacja. Podobnie jak coś, co we mnie wzbudza ogromne emocje, podawanie metoklopramidu w przypadku wymiotów z jakiegokolwiek innego powodu u osoby z chorobą Parkinsona jest bezpośrednim zagrożeniem życia tej osoby, a to jest standard. W naszym stowarzyszeniu osoby dostają na wymioty, przyjeżdża karetka, daje metoklopramid. To musimy też o to zadbać. Tu już przygotowaliśmy takie pismo jakby regionalnie, ale nie wiem, czy nie powinni o tym powiedzieć neurolodzy. Trochę się wstrzymuję z tym, bo nie chcę wyjść przed szereg, ale myślę, że powinna nas tu wesprzeć neurolodzy i powiedzieć o tym, że ten lek bardzo zagraża osobom z chorobą Parkinsona i że on nie powinien być traktowany jako lek takiego pierwszego rzutu przez karetki jako lek przeciwwymiotny. No, może się okazać, że po wyjściu ze studia na korytarzu spotkamy prezesa. Może tak. Prezesa Jarosława, profesora Jarosława Sławka, który to jeszcze
do jutra jest prezesem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, albo pana profesora Konrada Rejdaka, który od jutra będzie prezesem, albo panią prezes elekt, panią profesor Alinę Kłakowską i może się podzielimy tą informacją i może warto się naprawdę tym zająć. Tak. Urszula, powiedz mi, bo bardzo mnie zaintrygowało i tak naprawdę pomyślałem, że warto, żebyś przyjechała z Gdańska do Warszawy, tu gdzie jest 24 zjazd Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, żebyś przyjechała i żebyś opowiedziała o tym projekcie, dużym projekcie, który w tej chwili stowarzyszenie, gdzie jesteś prezesem, organizuje. I jak to będzie? Powiedz, od kiedy? To będzie w listopadzie. To jest taka ważna dla nas rzecz. Pisaliśmy wiele projektów. W końcu udało się uzyskać dotację z nowego FIO. To jest Dance for PD, to jest taki program Mark Morris Dance Group, takiej grupy tanecznej z Nowego Jorku. Mark Morris to jest choreograf, który występuje na scenie Metropolitan Opera. Oni 20 lat temu, 21 prawie, zajęli się osobami chorymi na Parkinsona. Zdarzyło się to tak, że dostali salę na Brooklinie i jakaś tam osoba ze stowarzyszenia powiedziała, jakaś pani prezes przyszła i powiedziała: tańczycie, nam taniec pomaga, dostaliście za darmo salę, tańczcie z nami. Oni na początku byli skonsternowani, a potem zobaczyli, że rzeczywiście to ma sens. Stworzyli cały program, prowadzą go w 25 krajach, w 300 miejscach ludzie tańczą tą metodą. Jest opracowana cały sposób jakby przekazywania tej swojej wiedzy, tak? Znaczy założono, że tancerz jest najlepszym ekspertem ruchu. Tak? To jest osoba, która kształci się wiele lat. W zasadzie od urodzenia, od momentu, kiedy jakby sama zyskała możliwość po tym czwartym roku, kiedy już te wszystkie zmysły równowagi, czy tam te wszystkie mechanizmy świetnie działają, potem już tylko to kształciła, prawda? I te osoby, jak się okazało, wręcz świetnie sobie radzą z osobami chorymi na chorobę Parkinsona. Z tym, że musi być to prowadzone w sposób rozumny, tak? Musi być to prowadzone w sposób taki z dużą wiedzą medyczną, tak? Bo nie można od razu zacząć tańczyć jakichś bardzo wymagających rzeczy. Też trzeba stopniowo ten ruch dawkować podczas samych zajęć. I tego wszystkiego oni uczą siebie, oni obserwowali to. No, fantastyczne są wypowiedzi Davida Leventhala, który jest dyrektorem programowym Dance for PD, który mówi, że wchodzi na salę, gdzie są chore osoby i zaczyna lecieć muzyka i on jest na sali tancerzy. I mówi, i wtedy nikt nie widzi tego, że nie może podnosić ręki, że się z nim coś nie dzieje, że są jakieś fluktuacje, że są jakieś dodatkowe ruchy, czy zachwianie równowagi, czy że część osób tańczy na siedząco, ale te osoby po prostu czują się wolne w czasie tej muzyki. A dzieje się też tak troszeczkę dlatego, że po pierwsze, oczywiście potrzebujemy jakiegoś takiego obcowania z kulturą wszyscy i taniec daje nam, muzyka daje nam szczególne jakieś dodatkowe jakieś wartości, ale tu jeszcze jest druga rzecz jakby neurologiczna, to jest podobnie jak w jąkaniu, prawda, że kiedy mówimy i jąkamy się, to ciężko nam jakby przeskoczyć ale do następnego słowa. Ja znam takich aktorów, którzy się jąkają w życiu, a natomiast na scenie mówią pięknie. Właśnie, bo to już jest jakby inny mechanizm, prawda, włączają co innego. Podobnie z muzyką, śpiewają też nie jąkają. Rzadko, nie wiem, czy ktoś to chyba w piosence jakieś jak trzeba się jąkać. Dokładnie tak. Ale podobnie jest tutaj. Tak, także podobnie jest tutaj, że jakby chyba to jest inny schemat ruchu. Ale powiedz, mamy ideę, wiemy skąd to przyszło, ale jak to będzie, no, jak to będzie tutaj w Gdańsku i jak to pójdzie z Gdańska dalej w Polsce? Dzięki Kasi Filipowicz, która nas odnalazła prawie dwa lata, nie, półtora roku temu, z którą mamy zajęcia przez Morze Bałtyckie. Ona prowadzi dla nas zajęcia tą formą ze Szwecji, co właśnie dzisiaj w piątek, co piątek o 14. Dzięki jej i właśnie jej znajomości, znaczy
znajomości z Davidem Lewentalem, o tak, udało się przygotować taki program dla tancerzy polskich, ponieważ kurs taki kosztuje około 1000 zł i założyliśmy, że w sezonie, znaczy w okresie, kiedy 3 sezony tancerze nie tańczyli, to nie znajdziemy osób, które zechcą jakby uczestniczyć. No tak, to znaczy nie wyłożą takich, znaczy to naprawdę to jest dość duża kwota dla każdego. I dzięki temu, że dostaliśmy właśnie wsparcie z Narodowego Instytutu Wolności, z Nowego FIO, te osoby, które zdecydują się, 24 tancerzy w Polsce i 10 fizjoterapeutów będzie miało bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych, online, ale w czasie rzeczywistym z Davidem Lewentalem zajęcia i z Kasią Filipowicz. Zresztą pierwszy dzień też jakby od strony takiej fizjoterapii, jakby fizjologii, powie też o chorobie Parkinsona pan Adam Seiger. Także będzie to też jakby taki polski Seiger, tak? Z Łodzi. Z Łodzi, tak. Łodzi, znamy tak. Adama, współpracujemy. Tak, fantastyczny fizjoterapeuta. Czyli to będzie w listopadzie, jak to długo? To będą trzy kolejne soboty. Pierwsza sobota 6 listopada, to będzie tam około 4-5 godzin, zacznie się o 10, troszeczkę wcześniej, ale to zacznie Kasia Filipowicz, potem będzie właśnie pan Adam Seiger, potem będzie chwila przerwy chyba i później zacznie się wykład, już kilka wykładów pana Davida Lewentala. Podobnie będzie za tydzień, tak, i 20 to się zakończy, to będzie dużo dłuższy jakby już taki dzień. Będziemy też jako osoby, że tak powiem, ze stowarzyszenia na takiej lekcji online, gdzie Katarzyna Filipowicz poprowadzi jakby lekcję pokazową na członkach naszego stowarzyszenia i Stowarzyszenia z Gdyni już dla choreografów z całej Polski. Jakich jeszcze miastach? W tej chwili mamy zgłoszenia z Łodzi, z Krakowa, z Wałbrzycha, z Rzeszowa, z Warszawy, z Gdańska, ze Szczecina, z Bydgoszczy. Zapraszamy, jeszcze jest kilka miejsc, także gorąco apelujemy, bo to są, no, z Poznania, przepraszam, jeszcze chyba nie wymieniłam, to są osoby, które, i z Sopotu, przepraszam, kolejne, także wiadomo, Trójmiasto, tak, Trójmiasto chyba najwięcej, także i Łódź, tutaj myślę za sprawą pana Adama Seigera, który też zaznaczył, że chce uczestniczyć w tym kursie. Myślę, że to wschodnia to Rzeszów, Lublina i Białegostoku nie ma. No, Lublin być może będzie, bo tam się to niestety w Lublinie nakłada na jakiś kurs i jakiś konkurs u nich i to jest nie, taki, festiwal tańca właśnie, to tak. Jest, tak. Ja znam tych ludzi i to, ja ich skierowałem do ciebie. No, no właśnie, no właśnie to uprzejma, tak, no była piękna rozmowa. Lubelski Teatr Tańca. Tak, no. To już jest, no, zresztą my znaczy dzięki, to się w ogóle też odbyło trochę dzięki Teatrowi Tańca Maryja z Gdańska, dzięki Kasie Pastuszak i Natalii Chylińskiej. Rozmawiałam z Kasią Pastuszak, jak to zrobić, żeby to zrobić w ogóle, bo ta idea mi się strasznie spodobała. Mówię, no nie możemy tylko my korzystać, poza tym skończy się online i chcielibyśmy też z kimś pracować na żywo. I to Kasia Pastuszak powiedziała, mówi, słuchaj, no to jest rewelacyjny projekt, który łączy jakby interesy dwóch grup społecznych, to znaczy osób chorych, które potrzebują tego i osób, które w wieku 40 lat kończą jakby swoją aktywność sceniczną. One kończą występować na deskach, no tak, bo to jest jednak bardzo wymagający. Dokładnie. I dla nich jest to super rzecz. Dla nas my jeszcze jakby dodajemy kolejną, znaczy podkreślamy, bo to nie my wymyśliliśmy, tylko właśnie ten program Dance for PD. Oni bardzo podkreślają to, żeby otworzyły się instytucje kultury, żeby to nie było tak, że tylko tancerze przychodzą i tańczą z nami, ale żeby to było w ten sposób, że opera, która ma sale baletowe fantastyczne i godzinę, dwie w ciągu dnia, przecież w południe one nie są wykorzystywane, może zaprosić osoby chore i te osoby będą po prostu w profesjonalnych warunkach tańczyły z zabezpieczeniami, z lustrami, z odpowiednimi uchwytami do tańca. To jest bardzo ważne też dla takiego podniesienia jakby prestiżu tych osób, dla podniesienia ich wartości. Jest jeszcze jedna rzecz, którą z kolei ja widzę, to jest nawiązanie takiej bliższej relacji z tymi instytucjami, bo wiele z osób, które ma zwłaszcza te ruchy mimowolne, krępuje się iść na przedstawienie, krępuje się, bo powiedzmy, to nie tylko komuś będzie przeszkadzało, no jeśli tak, będę uderzać, tak, prawda, to też nas bardzo krępuje, ale
No, korzystam często dzięki bratu z takiego wejścia na próby generalne i często to właśnie te próby generalne odbywają się z publicznością. I myślę, że to jest fantastyczna okazja, żeby osoby chore poszły bez skrępowania na takie... Mimo wszystko były uczestniczyły. Tak, dokładnie, bo one są... To nie jest tak, że mając Parkinsona przestajemy się interesować literaturą, wręcz przeciwnie, tak? Wiele osób zaczyna pisać, kilka osób u nas wiersze pisze, masa osób maluje w tej chorobie, prawda? To są rzeczy takie, które wręcz, może to jest tak, że nadganiamy czas, ale wydaje mi się, że też jednak jest to wpływ jakichś tam tych leków na takie pewne ja ośrodki. Myślę, że te emocje, które... Dokładnie też, które... masz rację. Osoby, które dowiadują się, mają diagnozę, ma pan, pani choroby Parkinsona i te emocje, które przychodzą, one muszą znaleźć gdzieś ujście. Masz rację, zdecydowanie. I wtedy bardzo często jest tak, że ludzie mówią, a napiszę książkę. No, albo piszą, albo nie piszą. Różne te próby mają formę. Jedna jest lepsza, druga gorsza. Natomiast ale są świetne gdzieś też. Gdzieś ta ekspresja musi wyjść. Myślę, tak, że ten taniec też jest bardzo dobry. Urszula, mam do Ciebie prośbę, ponieważ przyjechałaś z Trójmiasta, jak sama nazwa mówi, trzy miasta, wszystko się tu zaczyna, kończy i zaczyna. Oby. Gdańsk, Sopot, Gdynia, tak, jak w znanej piosence. Powiedz mi jeszcze o innych organizacjach, które przy okazji, bo naprawdę tutaj nas słuchają. Mhm. Jesteśmy na żywo na Facebooku, a za chwilę ta nasza rozmowa będzie na YouTubie, na naszym kanale Fundacja Chorób Mózgu i tam będzie długo i pewnie nie jedna osoba obejrzy. Powiedz o innych organizacjach, które w Trójmieście w tej chwili działają. To znaczy dla nas najistotniejszą jest Stowarzyszenie Osób Chorych na Chorobę Parkinsona i ich rodzin z Gdyni, oczywiście, z siedzibą w Gdyni. I prezes Elżbieta Ferenc, która jest od samego początku wielką inspiracją dla nas, wielką pomocą, która też jakby tutaj współdziała też przy tym projekcie, tutaj czyli nam pomaga. Pozdrawiamy serdecznie, tak. Mam i też przyjemność znać. Nawet przy tym projekcie będzie tutaj nam pomagała w skonstruowaniu umowy, to znaczy no, tam współdziała razem z prawnikami. Także to są takie rzeczy, które bardzo jednoczą. Wiele rzeczy. Jaki adres pamiętasz? Gdynia. Na jakiej ulicy? Oj, oni mają zajęcia również w internecie, tak jak my, ale czyli tam, Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, tak? Właśnie, to jest Gdyńskie Centrum. Gdynia Parkinson i nam wyskoczy pełna nazwa i kontakt na pewno telefoniczny. Park.pl u nich jest. Park.pl, tak. Jest, czy park.org.pl? Park.pl u nas jest tak. Kiedyś u nas mówiła, jest parkom. W Sopocie jakaś grupa się zawiązuje. Na razie nie widzimy, znaczy w Sopocie jest Fundacja Demencja Allianz, tak, Polska, to jest dotycząca jakby chorób otępiennych, tak? To jest Demencja Action Alliance, tak, pani Marleny Meyer. Dokładnie tak. W środę tak. Z Marleną rozmawiałem. Dokładnie tutaj długo. Tak. Już można tą rozmowę obejrzeć, na YouTubie obejrzeć. No tu naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co mówiła Marlena i powiem szczerze, że rozmowa z nią, mimo że rozmawialiśmy o bardzo, bardzo trudnych sprawach, to była wielką przyjemnością i tutaj wszyscy jesteśmy pod wrażeniem tego, co robi Marlena, a drugą taką osobą, która też rozmawia, to jest neuropsycholog Karolina Jurga, która też w tematach demencji, otępienia, choroby Alzheimera, no bo my jako Fundacja Chorób Mózgu, kiedyś Fundacja Parkinsona, w tej chwili na zjeździe PTN-u zajmujemy się sześcioma tymi największymi chorobami, na które choruje w Polsce. Dowiedziałem się dzisiaj, że na choroby neurologiczne w Polsce choruje około 5 milionów osób. To jest armia ludzi, nieprawdopodobna sytuacja. No, COVID troszkę jeszcze chyba zwiększy to. Tak, jeszcze zwiększył, może też przez to, że dostępność nie była zbyt duża i to się wszystko posunęło. Także... No, ale tu też myślę, jeśli chodzi o panią Meyer, dzięki niej poznaliśmy panią Tepe Snow, tak, która zajmuje się, jest jakby opiekunami, jest wsparciem dla opiekunów osób z demencją. To jest niesamowita historia.
Jeszcze o jednej organizacji chcę powiedzieć, tak, z którą współpracujemy blisko, to jest Koło Psoni w Gdańsku. To jest organizacja zajmująca się osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Najlepszy kontakt mam tam z panią Katarzyną Świeczkowską i to jest osoba, która trochę mnie wychowuje jako pediatrę jeszcze kiedyś, tak? Jej spotkanie z jej synem Mikołajem, ale to jest też osoba, która zwraca uwagę na bardzo istotne rzeczy i to, o czym chcę bardzo powiedzieć i czego moim zdaniem bardzo brakuje w Polsce, to jest komunikacja alternatywna i wspierana dla osób, które źle się, znaczy nie rozmawiają albo cicho rozmawiają. To wsparcie, to nie jest tak, że my mamy tylko ćwiczyć i oczywiście musimy ćwiczyć i dbać o swoje strony głosowe, tak jak o mięśnie, ale nie do końca to wyćwiczymy i przychodzi taki moment, kiedy jest nam się bardzo ciężko porozumieć, często machamy ręką i już zastanawiamy się, czy w ogóle warto mówić. A często jest tak, że wydaje się, że nie mówimy, a myślimy, tak? I dalej jesteśmy w stanie się komunikować. I to jest ogromna przestrzeń do zagospodarowania w tej chwili. Znam dzieci, które potrafią tylko ruszyć głową i w ten sposób porozumiewają się ze światem poprzez włączanie jakiegoś urządzenia, tak, które daje sygnały i fantastycznie się w ten sposób porozumiewa. Trochę założyliśmy, że jak ktoś nie mówi, to już nie myśli, prawda? To tak często jest jak z oceną taką zewnętrzną, nawet osoby z Parkinsonem, prawda? Wydaje się, no jest bardzo niedołężna fizycznie, więc pewnie podobnie nie potrafi się komunikować i pewnie ta rozmowa nie będzie jakby na jakimś poziomie takim wysokim intelektualnie, nieprawda. To są często dalej pracujący architekci, to są prawnicy, to są instruktorzy, to są konstruktorzy, tak? To są nauczyciele, pisarze. Zresztą bardzo dużo takich przykładów mamy w naszym społeczeństwie i myślę, że o tym bardzo warto mówić i to mówić na dużych forach, żeby zanim oni zostaną usłyszeni, to żeby usłyszano o nich po prostu. Szanowni Państwo, nie powinno być w Polsce osób wykluczonych. To, że oni są chorzy, to nie znaczy, że ich nie ma. Oczywiście, że są. I wymagają naszej uwagi, wymagają naszej opieki i naszego zrozumienia. Serdecznie dziękuję, Urszula, że do nas przyjechałaś z Gdańska. Dziękuję bardzo za zaproszenie, to wielki honor dla mnie. Że nam się udało spotkać. Bardzo Ci za to dziękuję i życzę dużo zdrowia i trzymam kciuki za listopad, za Twój projekt. Na pewno się pochwalimy. Bo na pewno się pochwalicie i mocno wierzę, że jeżeli uda się w listopadzie, to następne projekty, a jak Ciebie znam, to już tam masz w szufladzie tej lewej od dołu. Coś jest. Następne pomysły. Także Państwu życzę dużo zdrowia i do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.